Teraz będzie pan Maciek przy głosie, ale wcześniej pan Arek powie, kto wygrał w naszym konkursie i jaka była poprawna odpowiedź na zadane wcześniej pytanie. No dobrze, tak więc poprawną odpowiedź, pierwszą poprawną odpowiedź udzielił Madex. Natomiast nazwiska... To w takim razie ja proszę o wysłanie wszystkich danych adresowych przez Madexa na adres jarek@myszka.org, a te nazwiska, o których mówiliśmy? Tak, oczywiście tutaj odpowiedź bardzo trafna była, że pan Pychlinkę, pan Tews i pan Weinmann, to jest dwóch profesorów z Uniwersytetu Dartmouth, w 97 opublikowali tą możliwość ataku, którą można wykorzystać do ataku kawy latte, który po prostu go przyspiesza. Wracając do mojej poprzedniej... Ale jeszcze zaraz pan Łukasz dla bardzo cierpliwych telefonujących słuchaczy, na których czeka kubeczek, ma ekstra pytanie. A pytanie brzmi, czy system operacyjny Vista Home Basic może być wykorzystany w przedsiębiorstwach w firmie? Powtórzmy jeszcze raz. Czy system operacyjny Vista Home Basic może być instalowany i używany, użytkowany na firmowych komputerach? Telefon 91-421-9200. Będziemy odbierać nawet po skończeniu naszego spotkania na antenie Polskiego Radia Szczecin, więc będzie można spokojnie dzwonić. Powtarzam, 91-421-9200. To telefon do radia i czekam na osobę, która będzie piła potem kawę z bardzo ładnego zielono-białego kubeczku. Ale może nie to, o której już mówili przed chwilą. I dajemy głos panu Maćkowi, bo zdominowaliśmy go przed chwilą. Tak, tutaj konkludując moją wypowiedź, no nie możemy w tej chwili wykorzystywać WEP-a jako metody zabezpieczenia naszych wrażliwych informacji, tak? Jeżeli byśmy statystycznie sobie popatrzyli na przekrój Polski w dużych miastach, to faktycznie jeszcze do 40% mieszkańców wykorzystuje ten standard. Jak gdyby kolejną rzeczą, o której musimy pamiętać, to jest wykorzystanie lepszych metod zabezpieczenia, którą gwarantuje nam WPA 1, tak, i WPA 2. Musimy również pamiętać o zasadach zdroworozsądkowych, tak jak wcześniej mówiliśmy. Nie wolno nam korzystać z niezaufanych access pointów, tak? Musimy kontrolować, z jaką siecią nasz komputer, czy to komórka się łączy, tak? Sprawdzajmy, jakie to są nazwy, sprawdzajmy, czy zabezpieczenia nam się w locie nie zmieniają co chwilę. Taka sytuacja jest absolutnie sygnałem do tego, że coś dzieje się nie tak. Stosujmy również oprogramowanie typowo firewallowe, które pozwoli de facto za nas sprawdzać jakiekolwiek zagrożenia, które mogłyby iść przez tą sieć. I chyba podejrzewam, panie Maćku, że trzeba byłoby po pierwsze apelować o zdrowy rozsądek. To jest, myślę, że najważniejsze i nie tylko w tym temacie. Bo ja pamiętam kiedyś akurat w takim naszym spotkaniu na antenie Polskiego Radia Szczecin, kiedy rozmawialiśmy o różnego rodzaju zabezpieczeniach antyspamowych, antywirusowych i w ogóle najrozmaitszych, to jeden z gości magazynu komputerowego Trącić Myszką z firmy zajmującej się oprogramowaniem antywirusowym powiedział, że wszystkie zabezpieczenia są bardzo dobre i bardzo potrzebne, ale oprócz tego trzeba przede wszystkim myśleć, co się robi. Dokładnie. Bo to jest podstawa i tego zdrowego rozsądku to czasami po prostu brakuje, bo jesteśmy przekonani, że jak już coś jest i by działa, no to w takim razie możemy zapomnieć o całej reszcie. Pamiętajmy, że w sieciach bezprzewodowym medium komunikacyjnym jest powietrze, tak? I tak naprawdę każdy ma dostęp do tego, stąd nie zostawiamy swojego dowodu w restauracji, nie zostawiamy otwartego samochodu i tak nie wysyłajmy wrażliwych danych przez niezabezpieczone sieci. W takim razie ja jeszcze raz proszę naszych laureatów, którzy dzisiaj wygrali, o wysłanie danych adresowych na adres jarek@myszka.org. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie na stronie Myszki. Tak jak mówiłem, jest to konkurs na panoramę, na zdjęcie i jest nagroda, którą jest karta do aparatu fotograficznego. Patrzę z niepokojem na telefon. Czyżby pytanie było za trudne? Panie Łukaszu, czy pan może powtórzyć? Oczywiście. Tak? Bo pan Łukasz zadawał pytanie, tak? Czy system operacyjny Vista Home Basic może być zainstalowany, użytkowany na firmowym komputerze?